Angelika Ryszkowska była jedynaczką. Mieszkała w Rawie Mazowieckiej, a w 2003 roku miała 19 lat. Pracowała jako ekspedientka w sklepie odzieżowym przy ulicy Kościuszki. W pobliżu znajdowało się również liceum imienia Marii Skłodowskiej-Kiri, do którego uczęszczała. Dziewczyna planowała zdać maturę i rozpocząć samodzielne, dorosłe życie. Według mamy Angelika była bardzo otwarta i łatwo nawiązywała kontakty. Miała jednak charakter domatorki, lubiła spędzać czas w domu i sporo też rozmawiała ze swoją mamą. Od 2000 roku Angelika miała chłopaka o imieniu Łukasz. Wydawało się, że jest z nim bardzo szczęśliwa. Planowali nawet wspólnie zamieszkać, gdy tylko dziewczyna zakończy edukację. Według rodziców Angeliki Łukasz był dobrym chłopakiem i bardzo zależało mu na Angelice. Spędzali bardzo dużo czasu razem, nawet pojechali na urlop do Egiptu, skąd przywieźli masę wspomnień i albumy pełne zdjęć. Mama dziewczyny cieszyła się widząc, jak jej córka rozkwita przy chłopaku. Wiele radości sprawiał jej widok zakochanej i szczęśliwej Angeliki. W poniedziałek 18 lutego 2003 roku dziewiętnastolatka źle się poczuła. Łukasz zawiózł ją do lekarza, ale to nie było widocznie nic poważnego, ponieważ następnego dnia, we wtorek 19 lutego, gdy zadzwonił do niej chłopak, powiedziała mu, że już czuje się lepiej i szykuje się do, do wyjścia z domu. Pojechała więc do pracy, a gdy dotarła na miejsce, rozpoczęła swój codzienny rytuał przygotowywania sklepu do otwarcia. Wszystko zdawało się być zupełnie tak jak co Nic nie, zapowi nie zapowiadało tego, że Angelika nie wróci już do domu. Koło południa miejscowa komenda policji została poinformowana o tym, że w sklepie przy, przy ulicy Kościuszki znaleziono martwą kobietę. Komenda znajdowała się raptem kilkadziesiąt metrów od tego miejsca, dlatego policjanci bardzo szybko pojawili się na miejscu zbrodni. Ciało dziewczyny było zmasakrowane, zadano jej ponad dwadzieścia ciosów nożem. Młoda kobieta była cała zakrwawiona i zabójca nie miał dla niej żadnej litości. Ofiarą okazała się być dziewiętnastoletnia Angelika Ryszkowska. Policja natychmiast przystąpiła do zabezpieczania śladów. 250 metrów od sklepu znaleziono zakrwawiony nóż, którym najprawdopodobniej posłużył się napastnik. Powiadomiono również rodzinę młodej kobiety i szybko na miejscu zjawiła się jej matka, której jednak policjanci nie wpuścili do sklepu. Chcieli jej oszczędzić widoku zamordowanej córki. Na miejscu policjanci zabezpieczyli wszelkie możliwe ślady, w tym również zapachowe i daktyloskopijne. Początkowo uważano, że ktoś chciał okraść sklep, a Edyta stała się przypadkową ofiarą złodzieja. Ludzie w rawie zaczęli bać się, że w ich mieście żyje jakiś psychopatyczny morderca i może zaatakować ponownie. Ekspedientki w sklepach bały się, że je również może spotkać podobny los, dlatego stały się bardzo ostrożne, nawet potrafiły zamykać się od środka w sklepie w godzinach pracy. Wkrótce na policję zgłosiło się kilku świadków, którzy tamtego dnia widzieli wybiegającego ze sklepu mężczyznę i na podstawie ich zeznań stworzono portret pamięciowy domniemanego zabójcy. Szybko trafił on do przestrzeni publicznej, Policjanci mieli nadzieję, że ktoś rozpozna mężczyznę i wskaże podejrzanego. Kiedy rodzina Angeliki oglądała portret pamięciowy wraz z Łukaszem, chłopakiem ofiary, to Łukasz miał powiedzieć do męża kuzynki Angeliki, że gdyby na portrecie domalować okulary, to podejrzany wyglądałby jak mąż kuzynki. I wówczas ten mąż kuzynki, odpowiedział, odgryzł się, że z okularami to z pewnością ten zabójca wyglądałby właśnie jak Łukasz. Jednak cała sytuacja miała charakter żartobliwy i nikt wówczas nie traktował na poważnie tych słów. Sekcja zwłok, której wyniki mówiły o tym, iż morderca działał z ogromną brutalnością, naprowadziły śledczych na nowy trop, czy też na nową konkluzję. Uznali, że zabójca nie był przypadkowy musiał to być ktoś, kto znał Angelikę i z jakiegoś powodu był na nią bardzo wściekły to nie mogła być przypadkowa zbrodnia. I według profilera kryminalnego Jana Gołębiowskiego, Ofiarę i zabójcę łączą bliższe relacje, tym emocje są silniejsze, a co za tym idzie, sprawca rozładowuje się na ofierze emocjonalnie. I taki widok sceny zbrodni zastali przecież policjanci. Ktoś użył niesamowicie dużej siły, by zabić dziewczynę, co mogło wskazywać właśnie na emocjonalny charakter tej zbrodni i mimo ciężkiej pracy i dużego zaangażowania miejscowej policji zbrodni nie daje się początkowo rozwiązać z tego względu do Rawy Mazowieckiej przyjeżdża ekipa telewizyjna mają zamiar nagrać materiał o sprawie, aby pomóc śledczym w odnalezieniu sprawcy tego bestialskiego czynu. I w czasie, kiedy ekipa telewizyjna chodzi po rawie i pyta mieszkańców, czy rozpoznają mężczyznę z portretu pamięciowego, czy mają może jakieś podejrzenia, kim jest zabójca, czy byli być może świadkami tej sytuacji, to w trakcie tych działań za dziennikarzami chodzi młody mężczyzna. W pewnym momencie dziennikarz zwrócił uwagę, że ten niby przypadkowy człowiek nie odstępuje ekipy telewizyjnej na krok, zupełnie jakby chciał wiedzieć kto co mówi, jakby chciał po prostu mieć kontrolę nad całą sytuacją. I po pewnym czasie, kiedy realizacja reportażu zbliża się do końca, tajemniczy mężczyzna podchodzi do ekipy i proponuje, żeby i z nim zrobić wywiad. Dziennikarze zgadzają się, mężczyzna wskazuje dokładnie gdzie chciałby, aby nagrano z nim wywiad, zupełnie jakby tę sytuację sobie wyreżyserował. Chciał, aby nagrano z nim rozmowę na łódce, która stała na wodzie, chciał być nagrany na pięknym tle wody i młody człowiek w trakcie rozmowy mówi do dziennikarza że zawarł z Angeliką pewną umowę, na podstawie której mają się kiedyś spotkać w niebie. Dziennikarz nie daje po sobie poznać że jest podejrzliwy w stosunku do swojego rozmówcy i cierpliwie wysłuchuje tego co chłopak ma do powiedzenia. A następnie wraz z nagranym materiałem jedzie do telewizyjnego studia i rozmowę z tajemniczym mężczyzną pokazuje kolegom dziennikarzom, a także psychologowi. I żaden z nich nie ma wątpliwości, że ten chłopak ma coś wspólnego ze zbrodnią. Ekipa natychmiast zgłasza swoje wątpliwości policjantom, przekazuje również materiał z nagrania i udaje się Ustalić, że mężczyzną z tego nagrania jest Łukasz, chłopak Angeliki. Ta sytuacja zbiega się też z momentem, kiedy policjanci otrzymują wyniki badań DNA. Okazuje się, że DNA oraz ślady zapachowe zabezpieczone na miejscu zbrodni wykazały zgodność między DNA zabezpieczone na miejscu zbrodni z DNA pobranym od Łukasza. Wygląda więc na to, że Angelikę zamordował jej własny chłopak. Okazuje się również, że Łukasz wcześniej opowiadał, jakiego zdaniem mogła wyglądać ta zbrodnia, i z ogromną dokładnością rysował w swoich opowieściach przebieg zbrodni. Jego słowa pokrywały się ze śladami z miejsca tego zdarzenia. Można byłoby powiedzieć, że doskonale przeanalizował ślady i wygląd miejsca zbrodni, jednak z czasem okazało się, że to nie były jego przypuszczenia i analizy, tylko wiedza, którą posiadał jako sprawca tej okrutnej zbrodni. I jeszcze przed pogrzebem Łukasz powiedział do rodziców Angeliki że trzeba zabrać ze sobą jakiegoś misia, bo Angelika ma bliznę na policzku. Zaproponował, by tym misiem zakryć szramę na jej twarzy i w kostnicy Łukasz osobiście zakrywa misiem ślad na twarzy zamordowanej dziewczyny, co według psychologa może świadczyć o tym, jakby odcinał się od tego, co zaszło, od tego, co zrobił. 12 maja 2003 roku policja wzywa Łukasza na przesłuchanie, po czym mężczyzna zostaje zatrzymany. W trakcie przesłuchania przyznaje, że to on zamordował Angelikę i dokładnie wyjaśnia cały przebieg tego zdarzenia. Według zeznań Łukasza, przyszedł on do sklepu, w którym pracowała jego dziewczyna około godziny 11:45 w dniu 19 lutego 2003 roku. Angelika mówi mu wówczas, że między nimi koniec. Zrywa z nim, ponieważ jej koleżanka widziała go całującego się z inną dziewczyną. On prosi ją o wybaczenie, przeprasza i nie chce, aby Angelika od niego odeszła. Ta nie chce słuchać jego wyjaśnień, co wzbudza jego agresję. Łukasz uderza dziewczynę w twarz, ta jest zdezorientowana, ale Łukasz wpada w prawdziwy szał i zaczyna bić dziewiętnastolatkę. Gdy zauważa w sklepie nóż, sięga po niego i zaczyna dźgać nim dziewczynę. Morderca ucieka w momencie, kiedy do sklepu przychodzą dwie dziewczynki, w tym jedna nawet dziesięcioletnia. Świadkowie zeznają, że związek Angeliki i Łukasza nie był tak szczęśliwy, jak się wydawał na pierwszy rzut oka. Mężczyzna już wcześniej awanturował się, był o Angelikę zazdrosny, zdarzało się nawet, że ją bił. W sądzie mężczyzna wycofuje się z wcześniejszych zeznań, twierdzi, że Łukaszów jest dwóch. Jeden dobry i jeden zły. Morderstwa dokonał ten zły, a on jest tym dobrym. I ten dobry chce się przyznać do winy, zły się nie przyznaje. W sądzie zeznawała też jego matka, która wcześniej dała synowi alibi na czas popełnienia zbrodni przyznała, że nie powiedziała wówczas prawdy. W sprawie zeznawała też niejaka Dorota, dziewczyna, która podobała się Łukaszowi. Być może to z nią się całował i dlatego Angelika z nim zerwała. I z jednej strony mamy więc sytuację, gdzie Łukasz, będąc z Angeliką, spotyka się z inną dziewczyną, a w momencie kiedy Angelika chce z nim zerwać, on ją morduje. Trochę to Dziwne. Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom o tym, że Łukaszów było dwóch i to ten zły jest zabójcą. Dowody i zeznania świadków doprowadziło, doprowadziły do tego, że sąd skazał Łukasza na 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego. Odcinka, podzielcie się proszę swoimi uwagami w komentarzach, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie, cześć.